Historia muzyki polskiej. Romantyzm 1795-1850 według Zofii Hechlińskiej. Publikacja pod redakcją Stefana Sutkowskiego. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Wojciech Włodarczyk, witam Państwa. Rozwój życia koncertowego i coraz bardziej rozpowszechnione muzykowanie domowe wymagały nauczania muzyki. W pierwszej połowie XIX wieku przebiegało ono dwutorowo w postaci prywatnych lekcji i zorganizowanego szkolnictwa muzycznego. Lekcje prywatne były bardzo popularne, ich poziom oczywiście zróżnicowany. Pierwsze próby organizowania szkolnictwa muzycznego sięgają XVIII wieku. Na przykład w Krakowie w latach 1781-1787 istniała prywatna szkoła śpiewu księdza Wacława Sierakowskiego. Intensywniejsze działania w tym zakresie przypadają jednak na wiek XIX. Powstające szkoły miały na ogół na celu przygotowanie muzyków dla określonych instytucji. Zakładanie szkół muzycznych stawiało sobie również za cel większość powstających wówczas na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej towarzystw muzycznych. Jednym z głównych zadań Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzyki było właśnie powołanie do życia szkoły muzycznej, w której prowadzono by naukę śpiewu i gry na instrumentach, w tym na organach. Szkołą, tak zwaną bursą muzyczną, kierował Wincenty Gorączkiewicz, kierownik chóru i orkiestry towarzystwa. Nauka trwała 4 lata. Bezpłatnie kształcono tam 4 uczniów rocznie. Pozostali płacili za naukę. Kolejną tego typu placówką powstałą w Krakowie była szkoła śpiewu założona przez Franciszka Mireckiego w 1838 roku. Była to szkoła prywatna, finansowana ze składek zamożnych obywateli, a jej cel stanowiło przygotowanie śpiewaków dla przedstawień operowych. W 1841 roku Senat Wolnego Miasta Krakowa powołał do życia szkołę i bursę muzyczną, którą przyłączono do Instytutu Technicznego. W jej skład weszła szkoła Mireckiego. Była to pierwsza szkoła muzyczna w Krakowie, finansowana ze środków publicznych. Składała się z 2 działów – śpiewu dramatycznego i kościelnego, którym kierował Franciszek Mirecki, i muzyki instrumentalnej, kierowanego przez Wincentego Gorączkiewicza. Nauka trwała 3 lub 4 lata, zależnie od kierunku. Również tu chodziło przede wszystkim o przygotowanie muzyków do konkretnych instytucji, opery i kościoła. Najbujniej szkolnictwo muzyczne rozwijało się w Warszawie. W 1811 roku rozpoczęła pracę szkoła dramatyczna założona przy Teatrze Narodowym, a w 1814 roku edukację muzyczną w tej szkole objął Józef Elsner. Była to pierwsza szkoła muzyczna utrzymywana przez państwo. Kształciła aktorów i śpiewaków operowych. Nauka była bezpłatna, trwała 3 lata, a po jej ukończeniu absolwenci mieli obowiązek występowania na scenie Teatru Narodowego przez lat 6. Poziom absolwentów nie był niestety zbyt wysoki. Całkowicie nieprzygotowana muzycznie młodzież nie była w stanie w ciągu 3 lat perfekcyjnie opanować warsztatu. W celu podniesienia tego poziomu następowały kolejne przekształcenia owej szkoły. Jej nową postacią była Szkoła Muzyki i Sztuki Dramatycznej, uruchomiona w lutym 1817 roku. Znacznie rozbudowano wówczas kształcenie muzyczne, dodając m.in. naukę gry na fortepianie. Kierownikiem szkoły mianowano Elsnera. Thank you.
Kolejnym etapem rozwoju szkolnictwa muzycznego w Warszawie było powstanie, według projektu Elsnera, Szkoły Publicznej Muzyki Elementarnej. Jej zadaniem było przygotowywanie do nauki w Szkole Muzyki i Sztuki Dramatycznej. Obie szkoły były ze sobą ściśle powiązane. W 1821 roku przekształcono Szkołę Publicznej Muzyki Elementarnej oraz Szkołę Muzyki i Sztuki Dramatycznej w Instytut Muzyki i Deklamacji. Oczywiście z Elsnerem jako rektorem. Było to pierwsze na ziemiach polskich i jedno z pierwszych w Europie konserwatorium muzyczne kształcące profesjonalnych muzyków. Z kolei w roku 1826 nastąpił podział Instytutu na dwie niezależne uczelnie. Szkołę Główną Muzyki, należącą do Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu oraz Szkołę Dramatyczną i Śpiewu. Obie działały do listopada 1831 roku, kiedy to po powstaniu listopadowym Rosjanie zlikwidowali wszystkie działające w Warszawie uczelnie. Dopiero w 1854 roku powstało Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, a w 1861 roku Instytut Muzyczny w Warszawie. Dodajmy jeszcze, że po powstaniu listopadowym w 1835 roku utworzono przy teatrze, już wtedy nie narodowym, a wielkim, Szkołę Śpiewu. Nauka trwała 3 lata, a na jej czele stanął Karol Krupiński. Podkreślmy jednak, największe znaczenie nie tylko dla kultury muzycznej Warszawy, ale całych ziem polskich miało jednak działające przez zaledwie 10 lat konserwatorium, a w szczególności klasa kompozycji Józefa Elsnera. Mimo tak krótkiego okresu działalności szkoły, wykształcili się w niej muzycy, na których opierało się polskie życie muzyczne w okresie między powstaniami. Niemal wszyscy wybitniejsi polscy kompozytorzy, działający w tym czasie, byli wychowankami Elsnera, nie wspominając już o Chopinie. Nauka kompozycji w klasie Elsnera trwała 3 lata i miała ściśle określony program. Na pierwszym roku, obok ćwiczeń z kontrapunktu, studenci pisali polonezy, marsze, wariacje, ewentualnie sonaty. Drugi rok poświęcony był zapoznaniu uczniów z fakturą orkiestrową i chóralną oraz komponowaniu kantat i mszy. Na trzecim roku studenci mieli więcej swobody i mogli rozwijać swoje indywidualne zamiłowania. Elsner był wyjątkowo mądrym nauczycielem i dostosowywał program nauki do indywidualności uczniów, zwłaszcza tych szczególnie utalentowanych. Najlepszy dowód, że Chopin nie musiał pisać żadnych utworów wokalno-instrumentalnych, mimo iż znajdowały się w programie drugiego roku studiów. Starał się Elsner stymulować uczniów do nowych rozwiązań, rozwijać ich indywidualność. Przeciwny był podawaniu ścisłych przepisów dotyczących kompozycji, które mogłyby krępować inicjatywy adeptów. Jak pisał w liście do Chopina, w nauce kompozycji nie należy podawać przepisów, szczególnie uczniom, których zdolności są widoczne. Niech sami je wynajdą, by mogli niekiedy sami siebie przewyższyć. Niech mają środki znalezienia tego, czego jeszcze nie znaleziono. Elsner był pedagogiem niezwykle zaangażowanym. Wspierał dalsze losy swych wychowanków. Promował ich, wykorzystując własne kontakty z wydawcami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ułatwiał im kontakty w świecie muzycznym, poza Polską, zaopatrując wyjeżdżających uczniów w listy polecające. Wszystko to świadczy o wyjątkowej postawie Elsnera pedagoga. Konserwatorium było placówką żywo uczestniczącą w życiu koncertowym miasta. Od 1824 roku odbywały się doroczne publiczne popisy uczniów.
Poza tym uczniowie występowali też na koncertach, głównie na cele charytatywne. Ich obecność można dostrzec w kościołach, często w utworach wokalno-instrumentalnych. W tych wykonaniach uczestniczyli również artyści opery i nauczyciele szkoły. Występy te stanowiły ważne uzupełnienie kształcenia. Coraz bardziej powszechne nauczanie muzyki i rozwój szkolnictwa muzycznego stworzyły zapotrzebowanie na podręczniki muzyczne. W interesującym nas okresie powstało ich kilkanaście. Są to podręczniki do nauki śpiewu kościelnego, do nauki generał basu i oddzielnie do harmonii oraz szkoły i podręczniki gry fortepianowej. Ich autorami byli Wacław Sierakowski, Antoni Woroniec, Jan Dawid Holland, Karol Antoni Zimon, a przede wszystkim Józef Elsner, 4 podręczniki i Karol Kurpiński, 3 podręczniki. Szczególną popularnością cieszył się wykład systematyczny zasad muzyki na klawikord Kurpińskiego, opublikowany po raz pierwszy w 1818 roku w Warszawie. Następnie poprawiany i poszerzany doczekał się 4 kolejnych wydań. Niektóre podręczniki, jak na przykład Zasady harmonii, wykładane w sposobie lekcji dla lubowników muzyki Kurpińskiego, przeznaczone były dla amatorów i miały być pomocne przy podejmowaniu przez nich prób kompozytorskich. Do zupełnych dyletantów skierowana była publikacja Franciszka Mireckiego zatytułowana Milion Mazurów, czyli sposób układania miliona mazurów dla tych nawet, co muzyki nie znają, z objaśnieniami w języku polskim i francuskim. Zapotrzebowanie na tego rodzaju podręczniki dla nieprofesjonalnych muzyków świadczy, że popularne było nie tylko amatorskie muzykowanie, lecz również komponowanie, nawet przez osoby niemal zupełnie do tego nieprzygotowane. Do tej listy należy dodać jeszcze traktat o instrumentacji Franciszka Mireckiego, napisany w języku włoskim i wydany w Mediolanie w 1825 roku. Nie funkcjonował wprawdzie w ogóle w Polsce i w związku z tym nie odegrał roli w polskiej kulturze muzycznej. Był jednak dziełem polskiego kompozytora. Równocześnie dzieło to można uznać za jeden z pierwszych traktatów o instrumentacji w Europie, a na pewno pierwszy we Włoszech. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Historia muzyki polskiej jest dostępna bezpłatnie w formie e-booków na stronie www.nck.pl.